Dzień dobry. Cześć i czołem, kluchy z rosołem. Witajcie. Odzyskałem sejwy. Tak jest, udało się, więc nie startujemy w Force Indie, moi drodzy. Jedziemy dalej. Bardzo się cieszę, jestem niezmiernie szczęśliwy, że znowu nie będę musiał jechać kolejnego sezonu. Od początku. Tak więc jak najbardziej rozpoczynamy sesję wyścigową. Jest to wyścig na Monzie, czyli Włochy. Trzymajcie mocno kciuki, aby mi się udało. Walczymy z nowym rywalem, jest to Jenson Button. Wchodziłem sobie pojeździć treningi i sprawdzić, czy w ogóle wszystko jest w porządku, czy cała gra chodzi tak jak powinna, wszystko jest ok. Tak więc teraz już zrobiłem sobie zapis gry w chmurze Steam, więc już teraz nawet kiedy wymienię dysk, będziemy mogli spokojnie, raczej spokojnie, bo wydaje mi się, że już nic nie powinno wydarzyć, raczej spokojnie powinniśmy tutaj móc oczywiście sobie tą karierę kontynuować. Moi drodzy, Jenson Button jest, widzimy, o jeden punkcik przed nami. Jest to spowodowane tylko tym, że jest przed nami w sesji kwalifikacyjnej, ale ogólnie rzecz biorąc też tych punktów trochę zebraliśmy, czyli walczymy o miejsce z Jensonem Buttonem, czyli o miejsce Jensona Buttona, czyli razem z Fernando Alonso może będziemy jeździć w zespole McLaren. Zobaczymy. Byłoby fajnie w sumie odnowić ten zespół, aby przede wszystkim był to zespół, który znowu będzie wygrywał. Co do mojego głosu i głosu z gry, chciałbym, żebyście mi powiedzieli, czy wszystko jest w porządku, czy coś podgłośnić, czy coś podciszyć. Oczywiście będziemy się tutaj komunikować. The Italians love their cars and they love their racing. And of course, they love it here at Monza. Home race for Ferrari, of course, who've had 18 wins here since 1950. But you know, there's not been so much luck for the locals in the cockpit recently. The last Italian driver to win this race was back in 1966. So what now? I think it's time to make some more history here today. With top speeds in excess of 220 miles per hour, few places can hope to touch Monza's crown as the fastest circuit in Formula One. Hard braking zones going into three chicanes make up the majority of the 11 corners on this 3.6-mile circuit. And just in case the slipstream wasn't enough, well, two DRS zones will help encourage some close action. It's a very tight turn one here and a very big braking zone. It's a corner, Anthony Davidson, where we've seen a number of lap one incidents in the past. As you say, it's a very small piece of track when you have more than just one car trying to go through it. The actual run down towards the chicane is quite wide, so off the start, we'll often see drivers running two or maybe three abreast as they come up towards the braking zone. Everyone wants to brake late, of course, to win track position, and that tends to be where we see a lot of contact. You'll see the more experienced drivers kind of hang back a little into here and focus more on picking up the pieces from other people's incidents. This is our engine supplier's home Grand Prix. Let's give them a race worth watching. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. What a qualifying from Fernando Alonso. He starts from pole position, and starting alongside in P2 is Sebastian Vettel. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Rosberg, Kimi Raikkonen, and Verstappen, Perez, Ricciardo, Bottas, and Jenson Button. A Haas, Hülkenberg, Felipe Massa, and Grosjean. Sainz, Kvyat, Jolyon Palmer, and Rio Haryanto, Magnussen, and Wehrlein, Marcus Ericsson, and Felipe Nasser. Fernando Alonso wygrał sesję kwalifikacyjną do wyścigu, moi drodzy. To jest niebywałe, nieprawdopodobne. Przed nami jest Button, z którym walczymy. I może właśnie w tym zespole będziemy jeździć w kolejnym... Może w kolejnym sezonie będziemy jeździć właśnie w zespole tutaj McLarena. Zobaczymy, jak to będzie prezentować się w kolejnym zespole. Czy wygramy walkę z Buttonem, który po tym sezonie Formuły 1 najprawdopodobniej będzie odchodził z Formuły na przynajmniej jeden rok. Będzie miał rok przerwy. Moi drodzy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało z tą walką z Buttonem. Mam nadzieję, że będziemy przed nim, choć nie ukrywam, że
że tutaj Jenson, Button i w ogóle McLaren naprawdę jest bardzo silny w tym sezonie. Przynajmniej w grze, w tym realnym życiu, w tym realnym świecie Formuły 1 jest troszeczkę gorzej, aczkolwiek McLaren odzyskuje powoli tempo i naprawdę spisują się coraz to lepiej. Ja oczywiście mam nadzieję, że tutaj będziemy w stanie powalczyć z Buttonem, no i że będziemy w stanie być przed nim. Moi drodzy, rozgrzewamy oczywiście opony. Ja mimo wszystko mam nadzieję, że powiecie mi w komentarzu, jak brzmi mój głos, czy jest wszystko w porządku, czy czasami nie jest za głośno, czy coś przyciszyć, czy coś tutaj zmienić, możecie dać znać w komentarzu. Ja do tego się dostosuję, ewentualnie coś zmienię, pokombinuję jeszcze na kolejny wyścig. A kolejny wyścig to jest chyba, z tego co ja pamiętam, to jest chyba, moi drodzy, wyścig w Singapurze. W ogóle weszła nowa aktualizacja, która spowodowała, że boty są bardziej agresywne. No, tak w ogóle. Weszła kolejna aktualizacja, która spowodowała, że te boty w ogóle rozgrzewają tak opony fajnie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jadą w prawo, w lewo, tak realistycznie. Całkiem przyjemnie. Więc tego nie było wcześniej. Moi drodzy, mega ciężki start będzie. Za nami jest Hulkenberg, Massa i Grosjean, a my za chwileczkę wystartujemy do tego wyścigu. Tak więc trzymajcie kciuki, abyśmy tutaj przede wszystkim pojechali pewny wyścig. 13 kółek, moi drodzy, 13, mam nadzieję, znakomitych kółek. Przed nami jest nie kto inny jak Jenson, Button i Valtteri Bottas. Startujemy, moi drodzy, startujemy. Zobaczmy, jak to będzie. Jest od razu tutaj Hulkenberg, atakuje. Jenson Button jest 10. Niezwykle, niezwykle trudny to będzie start. Jenson Button przed nami, już uszkodzone przednie skrzydło. No niezwykle, niezwykle tutaj. Ajajajajajajajaj. Co tu się dzieje, moi drodzy? Co tu się dzieje? Rozpocznijmy ponownie, bo to jest po prostu jakaś masakra. Muszę się tutaj skupić. Pierwszy raz w ogóle włączam tą grę od X czasu, moi drodzy. To jest ostatni mój start, więc startujemy. Powiedzmy, że to był taki start rozgrzewkowy. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. A wygląda to podobnie. Jest i Hulkenberg, jest Bottas, jest Ricardo, jest Raikkonen. No tutaj musimy odpuścić chyba mimo wszystko. Musimy odpuścić, ależ nas tutaj atakują z każdej strony. Aj, Hamilton, Perez, Button stoi. Co tu się wyprawia? A Jezus Maria, jedźmy, samochód bezpieczeństwa. Co tu się w ogóle, moi drodzy, co tu się dzieje w tym wyścigu? Nieprawdopodobne, będziemy musieli walczyć tam o dogodne pozycje potem. No, czyżbyśmy tutaj uszkodzone dosyć mocno jest to przednie skrzydło. Zobaczymy, jak to będzie w dalszej części tego wyścigu wyglądać, czy będzie nam to bardzo przeszkadzać, ale chyba tak, mimo wszystko. Jest dość mocno uszkodzone przednie skrzydło. Czy ja będę chciał ją wymienić? No póki co będę chciał je wymienić, aczkolwiek zobaczymy, jak będziemy utrzymywać tempo tego wyścigu. Póki co naprawiamy przednie skrzydło, aczkolwiek w sumie to mógłbym zmienić sobie teraz opony. Mógłbym teraz wjechać do alei serwisowej. Tylko czy to jest dobra decyzja? Czy to będzie dobra decyzja? Przecież w sumie potem mógłbym to jakoś nadrobić, zmienić opony na opony super miękkie albo ultra miękkie. O właśnie, może i to jest dobra decyzja, moi drodzy. Przecież aż tak dużej straty mieć nie będziemy. Wymieniamy przednie skrzydło, wymieniamy na opony. Dobra, zaryzykuję, trudno, najwyżej przegram, raz się żyje. Więc całkowicie inna taktyka. Czy będziemy tutaj... Czy będziemy tutaj mogli wjechać do alei serwisowej? Oto jest pytanie. Wjeżdżamy do pit stopu. No i zobaczymy. Jest tam chyba Wehrlein, z tego co widzę, w alei serwisowej. Wymienimy sobie przednie skrzydło. Oczywiście będziemy na szarym końcu, ale trudno. Takie jest życie. Wymienimy sobie właśnie na te opony. Jest i także wymiana skrzydła u Wehrlein'a, który oczywiście jest zaraz za nami. Chyba będziemy troszeczkę mimo wszystko szybciej, tak jest. Musimy dogonić, ale moi drodzy, to jest nieistotne. Mamy nowe skrzydło.
Mamy nowe skrzydło, więc tutaj... Więc tutaj pojedziemy przede wszystkim na tych oponach. No start... Start był nieprawdopodobny, start był niesamowity. Od razu szkoda tego skrzydła, bo moglibyśmy tutaj więcej walczyć. Ale tam mam nadzieję, że Jenson Button będzie mimo wszystko mocno atakowany, że będzie przede wszystkim bardzo mocno atakowany przez zawodników, którzy są tuż za nim. A są to tacy zawodnicy jak na przykład Hulkenberg, jak na przykład tam chyba był Bottas, więc... No nie wiem, jak to się potoczyło teraz, jaka jest kolejność, za chwileczkę może sobie to sprawdzimy. Oczywiście zdążymy dojechać tutaj do samochodów. Mamy za dużą stratę, trzymaj się za Magnussenem. Chciałbym sobie na tej długiej, prostej jeszcze, moi drodzy, zobaczyć, kto jest tutaj na pozycjach w pierwszej dziesiątce. Magnussen jedzie tuż. Zobaczmy sobie dyrektora wyścigowego. Zobaczmy, jak to wygląda. Fernando Alonso prowadzi. Vettel, Rosberg, Kimi Raikkonen, Verstappen, Ricardo, Button. Button siódmy, wow. Sergio Perez, Bottas, Hulkenberg. O tej właśnie trójce mówiłem, o której chciałbym, żeby oni nas tutaj no jednak wyręczyli i wyprzedzili Buttona. Będzie to dla mnie niezwykle ważne. Z tyłu jest Wehrlein. Zobaczmy sobie, jakie my mamy mieszanka standardowa. Możemy włączyć sobie mieszankę wzbogaconą albo mieszankę standardową. Nie chcę standardowej, ubogą mieszankę. Zaoszczędzimy sobie jeszcze troszeczkę tego paliwa. No i widzimy, widzicie, jak rozgrzewają te opony. To jest bardzo fajny i przyjemny widok, naprawdę. Bardzo fajnie się na to patrzy. Będziemy na pewno z tymi zawodnikami walczyć. Nie mamy za dużo, nie mamy zbyt dużo w sumie kółek do końca, tak? Moglibyśmy na dobrą sprawę, jak te opony wyglądają. Czy my dojedziemy na tych oponach? Raczej jest to wątpliwe. Ale gdyby się udało, ten tor nie zżera tych opon za bardzo, więc mimo wszystko... No nie wiem, naprawdę nie wiem, bo jestem bardzo ciekawy, jak ten wyścig się potoczy. Samochód bezpieczeństwa powinien jeszcze przejechać jedno okrążenie. Pisaliście mi, że jedzie zawsze okrążeń 3. 9. Raczej nie dojadę do tej do końca. O Jezu, ale mi zlagowało niesamowicie. Gdybym aczkolwiek miał zmienić sobie opony, to ja bym chciał na opony... Aha, mamy tylko super miękkie na ten weekend, więc super miękkie. Gdyby coś się miało zmienić... Wydaje mi się, że te lagi są spowodowane tym, że nie mam ustawionej synchronizacji pionowej i mam cały czas 68-71 FPS-ów. Czasami spada do 60 równych i dlatego są takie lagi. Mam nadzieję, że nie będziecie tego aż tak bardzo odczuwać i że to się wyrówna, kiedy będziemy już szybko jechać, kiedy trochę się stawka rozsunie i mimo wszystko nie będzie aż takich wymagań w danych fragmentach gry, bo są takie dane fragmenty, które właśnie powodują, że tak to właśnie wygląda. Postęp w osiągnięciu, jedź za tym wozem, widzimy, jest, z tyłu jest Wehrlein, my jesteśmy na 21 pozycji. Mam mimo wszystko nadzieję, że będziemy tutaj w stanie no coś jeszcze osiągnąć, coś jeszcze zrobić, że będziemy w stanie tutaj dosyć mocno odjechać od Buttona, no z tym zawodnikiem konkuruje, tak? Oj, no tu nie mogę przesadzać, tutaj musimy ostrożnie jechać. Moi drodzy, jest Magnussen, jest Nasr, jest z przodu, widzimy zawodnik Toro Rosso. Tutaj widzimy jakiś bug do góry delikatny. No mam nadzieję, że Codemasters będzie tą grę naprawiać ze wszystkich drobniutkich błędów i że przede wszystkim będzie to wyglądać lepiej niż było to w 15, bo tam była masakra. Istna masakra. Ogólnie póki co w 16 gra mi się odpłukać bardzo dobrze. Nie ma błędów większych, jakieś tam drobne, naprawdę drobne niuanse. Te boty są bardzo agresywne, czasami za agresywne. Zakaz oczywiście wyprzedzania.
Damy sobie wzbogaconą mieszankę. Tego paliwa mamy pod dostatkiem. Zobaczymy jak to... Szkoda, że jeszcze w sumie z jedno, dwa okrążenia nie jedziemy. Wtedy byśmy spokojnie dojechali na tych oponach. Potem już nie wiem jak to będzie wyglądać. No i za chwileczkę wystartujemy, moi drodzy. Jest żółta flaga. Za chwileczkę wystartujemy. Będziemy na pewno tutaj chcieli... Jest już zielona flaga. Wystartowaliśmy dużo lepiej, moi drodzy. Jest od razu łyknięty na starcie Magnussen i Nasr. Mam nadzieję, że tutaj uda mi się jeszcze kogoś wyprzedzić. Zobaczmy, dużo lepiej nam to... wychodzi. Wciskamy się tutaj, zobaczmy. Jesteśmy na pozycji lepszej, niżeli się nawet spodziewałem. Grosjean przed nami, Kwiat. No i zobaczmy jak będzie jechał dalej nasz rywal. Grosjean tutaj bardzo wolno przyblokowany jest bardzo przez Kwiata, Romain Grosjean. Przez Palmera także, zobaczmy. Mamy dużo lepsze tempo. No tutaj niezwykle agresywnie, ale udaje się całkiem ładnie to zrobić. Bardzo wolno jadą ci zawodnicy, muszę przyznać. Felipe Massa przed nami. No teraz będziemy musieli tutaj cisnąć. Mamy świeży komplet opon, 25%. Nie ma szans, żebym na tych oponach dojechał, więc będzie musiał być, moi drodzy, pit stop, ale mam nadzieję, że będziemy tutaj jechać znakomicie i przede wszystkim, że będziemy w stanie pojechać na tyle dobrze, żeby być przed Jensonem Buttonem. Czeka nas jeszcze oczywiście jeden pit stop, ale na lepszych oponach. No, zobaczymy. Felipe Massa jest przed nami jeszcze kilku. Harianto jest na 12 miejscu. Czy ktoś tam wjeżdża do alei serwisowej? No tego nie wiem. Jest kilku zawodników. Harianto jest tutaj, widzimy, bardzo wolny. No i Lewis Hamilton z przodu, który też nie wjeżdżał niestety do alei serwisowej. Jest i Perez, jest i Bottas. Gdzie jest, moi drodzy, Jenson Button? Oto jest pytanie. Jeżeli jest z przodu, to dobrze, bo będziemy w stanie go oczywiście doścignąć. No i zobaczmy, Sergio Perez przed nami. Chciałbym zobaczyć sobie dyrektora wyścigowego. Gdzie jest? Jest czwarty Jenson Button, więc bardzo dobrze. Ta strata do niego nie jest aż tak duża. Zobaczmy jak wolno jedzie Lewis Hamilton. On cały czas tutaj będzie chciał przodować, aczkolwiek widzimy, że Sergio Perez depta mu po piętach dosyć mocno. Tutaj widzimy, że delikatne problemy już z tymi oponami. One nie trzymają aż tak dobrze. No. Przejedziemy sobie oczywiście z jedno, dwa kółka jeszcze, to na pewno. Te opony mam nadzieję, że tutaj będą w stanie wytrzymać jeszcze troszkę. Walczy tam z przodu Lewis Hamilton, a my bez żadnego problemu chyba wyprzedzimy Sergio Pereza. Zobaczmy jak wolno Sergio Perez popełnił błąd. No nie ma się co dziwić, dużo bardziej zużyte opony. Jest i Bottas, jest i Lewis Hamilton, jest i Jenson Button z przodu. Lewis Hamilton, widzimy tutaj, cała stawka wjeżdża do alei serwisowej. Bardzo spowolniony Lewis Hamilton. I tak będzie pozycja numer 2 też na dużo bardziej zniszczonych oponach. Moi drodzy, Lewis Hamilton jest z tyłu. Prowadzi w tym wyścigu Nico Rosberg. Co tu się wyprawia? No to chyba była znakomita decyzja, żeby wjechać do alei serwisowej, żeby pojechać te 2-3 szybkie kółka na tej znakomicie nowej, szybkiej, miękkiej mieszance opon na wzbogaconym oczywiście paliwie. Musimy oszczędzać jeszcze tutaj tego paliwa na koniec wyścigu. Bardzo wolno jedzie Nico Rosberg, delikatne błędy popełniamy. No i zobaczmy gdzie jest Lewis. Paliwa jest dużo, ale musimy tutaj przede wszystkim uważać na Nico Rosberga. Lewis Hamilton z tyłu, prawe zakręty. No na pewno będziemy chcieli tutaj być przed Jensonem Buttonem. Zrobiliśmy poprawki w silniku, więc też ten bolid naprawdę jest szybki.
No a my zjeżdżamy jeszcze raz do alei serwisowej. Mam nadzieję, że będzie to zjazd, który spowoduje, że nie będziemy za Jensenem Buttonem, tylko przed nim, że będziemy tutaj w stanie pojechać naprawdę szybko i to bardzo, bardzo szybko. 48% jest Lewis z tyłu, chyba jednak odpuści Lewis teraz. Przejedziemy sobie jeszcze jedno okrążenie. Nico Rosberg wjeżdża chyba do... Nie, jednak nie wjeżdża do alei serwisowej. Z tyłu Lewis Hamilton, a my jedziemy dalej, moi drodzy. No i zobaczmy, jak to wygląda z oponami. Jest, tutaj widzimy wymiana na opony super, super miękkie. One powinny oczywiście wytrzymać. Bert, druga pozycja. Rosberg, pierwszy. Lewis Hamilton na pozycji numer 3. No, nieźle. Tu jest to miejsce procesorowe tak zwane i ono bardzo spowalnia, aczkolwiek teraz było w porządku, bez żadnych spadków. Muszę ustawić sobie synchronizację pionową, ponieważ teraz mam cały czas 75 FPS-ów, no i one kiedy spadają na przykład do 73-70 powodują delikatne spadki i takie delikatne klatkowanie, co jeżeli chodzi o formułę, bardzo, bardzo, muszę przyznać, przeszkadza. Mamy... Oj, teraz było to doskonale widać, więc ewidentnie w kolejnym wyścigu muszę włączyć synchronizację pionową. To będzie bardzo ważne dla mnie. Moi drodzy, jedziemy, tutaj widzimy, walczymy z Nico Rosbergiem. Wymienimy sobie oczywiście opony na opony super miękkie. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało, moi drodzy. Jesteśmy tutaj tuż za Rosbergiem. Będziemy wjeżdżać do alei serwisowej. Wydaje mi się, że Nico Rosberg też do tej alei serwisowej powinien zjechać, ale on nie wjeżdża. My wjeżdżamy, moi drodzy. Gdzie jest Button? Gdzie jest Button? Oto jest pytanie. Ale są jacyś mechanicy. Widzimy tutaj chyba Force India, Lewis Hamilton. Pozycja numer 3, Haryanto Hamilton, wjeżdżamy, wymieniamy sobie świeżutki komplet opon, wyjeżdżamy z alei serwisowej i która będzie pozycja, czyżby to, a jednak nie będzie podium w tym wyścigu, ale to widzimy, Ricardo jeszcze jest, no to będzie na pewno walka o te podium. To będzie na pewno walka o podium. Tutaj widzimy z Ricardo, ależ się wciśliśmy, ale to nie byłem ja, to był komputer, moi drodzy, ja tutaj nic nie zrobiłem. Tylko hamowałem, więc jedziemy na tej świeżutkiej mieszance super miękkiej i teraz te czasy powinny być rewelacyjne. Mam nadzieję, że tak właśnie to będzie wyglądać, że będziemy się zbliżać, że te trzy kółka wykorzystamy perfekcyjnie. Zobaczcie, jak teraz to wszystko wychodzi. Piękne zakręty, pięknie pokonujemy. Zbliżamy się naprawdę bardzo szybko do tej dwójki jadącej przed nami. Sebastian Vettel będzie na pewno tam walczył, co spowoduje, że my oczywiście będziemy tutaj konkurować z tymi zawodnikami. Jest lewy, prawy zakręt, ta szykana niezwykle wymagająca, ależ cudownie się po tym torze jeździ. W ogóle jest to jeden z moich ulubionych torów Formuły 1. Nie ukrywałem tego nigdy i ukrywać nie będę, że jest to jeden z moich ulubionych torów. A tych torów jest kilka. Jest Kanada, są właśnie Włochy. Zobaczcie, jak wolno jedzie Felipe Nasr. To jest nieprawdopodobne. Wyprzedzamy go nawet na zakręcie. Felipe Nasr wjeżdża do alei serwisowej. Więc jest druga pozycja, trzecia pozycja, druga! Sebastian Vettel pierwszy prowadzi w tym wyścigu, ale zobaczcie, Sebastian Vettel ma bardziej twarde opony. Będziemy walczyć z nim o zwycięstwo w tym wyścigu. To jest niebywały wyścig. Wszyscy jeszcze wjeżdżają do alei serwisowej, więc ewidentnie te opony nie wytrzymują. Czyżby tutaj Codemaster zmieniło zużycie opon? No, to byłoby niesamowite. To byłoby nieprawdopodobne, że nawet o tym nie wiedziałem. Tego paliwa jeszcze troszeczkę mamy. No i przed nami jest, moi drodzy, nie kto inny jak Sebastian Vettel. No, kto się tutaj spodziewał, że będziemy walczyć z Sebastianem Vettelem? System DRS będzie aktywny i tam ktoś w szykanie chyba pewne błędy popełnił. I tam była żółta flaga. System DRS nie aktywowałem. Niestety głupek ze mnie. Poprawiamy czasy, no nie ma się co dziwić, idziemy dużo, dużo lżejszym bolidem. No a przede wszystkim, ale już duże zniszczenie opon. Ale przede wszystkim bolidem, który jest dużo, dużo bardziej szybszy na tych oponach.
No musimy tutaj zobaczcie, jak tutaj jedzie wolno Sebastian Vettel. To jest niebywałe, system DRS nawet nie będzie potrzebny. Jest pierwsza pozycja, moi drodzy, pierwsza pozycja. Robimy sobie ogromną przewagę. Tutaj błąd nieprawdopodobny. Sebastian Vettel jest tutaj przed nami, ale my będziemy z nim na pewno walczyć o tę pierwszą pozycję. No, wydaje mi się, że Sebastian Vettel powinien odpuścić, ponieważ jedzie po prostu dużo wolniej i raczej wątpię, żeby coś był w stanie tutaj ugrać. Jezus, przepraszam, ale ścinka niesamowita, no. Co tu się kurwa dzieje? A nie mam włączonych powtórek, nie? Nie mam włączonych powtórek, zajebiście. Zaje kurwa biście. No taka ścina, że po prostu masakra, to wszystko przez tą... A mam, dobra, mam powtórki. Wszystko przez tą synchronizację pionową po prostu, to jest jakaś masakra. Muszę to szybko włączyć, bo od razu jak tylko wyjdę z tej gry, to włączę, bo... No sorry, ale nie da się tak jechać kompletnie, są takie ścinki w niektórych momentach. Nie ukrywam, że też mój dysk podupada i to też jest spowodowane też tym, że są takie ścinki, przecież takich ścinek nigdy nie miałem. No ale ten dysk po prostu pada i niestety tak to wygląda. Sebastian Vettel widzimy z tyłu, no mam nadzieję, że utrzymamy dobre tempo i że przede wszystkim opony nam wytrzymają. Zobaczmy sobie, 33% jest ok, powinniśmy wytrzymać. No żeż chuj jebany w dupę, no ja pierdolę, co za debilne kurwa. Zobaczcie, co oni tu wyprawiają. To jest po prostu masakra. No nie, no taki mnie wkurw chyta, że no rozumiem, że byłem wolniejszy, ale przecież miał kurwa hektary jeszcze powierzchni przede mną, mógł spokojnie jechać w lewo, a nie pierdolnąć mnie prosto. No debil, no po prostu debil. Nie i chuj. Jedźmy dalej. F8. Zapierdalamy. No ale mnie wkurwia ten Vettel, no po prostu nie mogę z nim, naprawdę. Jakaś istna masakra, nie? Standardowa mieszanka. Boję się go, dosłownie się kurwa go boję, tych botów, bo jakaś istna porażka, jest no masakra, porażka, żeby tak boty jeździły. No teraz musimy ewidentnie przycisnąć. Sebastian Vettel będzie na pewno chciał tutaj odebrać nam tę pozycję. No nie jesteśmy w stanie uciec Sebastianowi Vettelowi, niestety. Niestety. Takie jest życie. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych ścinek. Przepraszam was za te flashbacki, to się wszystko zmieni w kolejnym odcinku. Ale po prostu no nie da się tutaj... Nie da się tutaj tego inaczej zrobić, ponieważ to nie jest moja wina. Gdybym jeszcze sam przypierdzielił w tą ścianę, to spoko. Ale miałem takiego laga, że chyba zresztą widzicie to na odcinku, że po prostu nie dało się nic zrobić. I ja też nie chcę przez to, że gra coś tam zrobiła, w sensie zlagowała, nie chcę po prostu wypaść z tego wyścigu, to byłoby strasznie słabe. Przepuszczę Sebastiana Vettela, powalczę z nim jeszcze na kolejnym okrążeniu, ponieważ Sebastian Vettel widzę tutaj, no jest mega agresywny i mega szybki. Nie musi być od razu zwycięstwa, aczkolwiek jeszcze będę z nim walczył, więc tutaj na pewno będę chciał. Dajmy sobie wzbogaconą mieszankę, zobaczmy. Sebastian Vettel jest tutaj ewidentnie wolniejszy. Zobaczcie, jak wolno jedzie Sebastian Vettel, no te opony, jego opony na pewno już nie trzymają. Postaram się teraz pojechać perfekcyjne okrążenie, moi drodzy, to jest niesamowite. Sebastian Vettel, Nico Rosberg i Bert na pierwszym miejscu podium. To jest coś niesamowitego. No takiego czegoś to jeszcze dawno
nie widziałem. Tutaj musimy uważać. Sebastian Vettel jest z tyłu. Nie wiem, czy on będzie miał system DRS. Czy też systemu DRS mieć nie będzie. No, dobrze by było, gdyby nie miał. Chyba jednak jest za daleko, moi drodzy. Tak więc, no, jedziemy po zwycięstwo. Jedziemy po zwycięstwo. Dużo szczęścia, dużo pecha. No niestety tak to właśnie wszystko wygląda. Ale udaje mi się tutaj całkiem dobrze w tym wyścigu pojechać. I taktyka, która chyba sprawdziła się. No gdyby nie ten V-Sync cały pieprzony, czyli synchronizacja pionowa, to byłoby cudownie. Bo nie byłoby powtórek i całkowicie inaczej by się jechało. Zobaczmy, Sebastian Vettel, ostatnia tutaj, ostatni zakręt i prosta, moi drodzy. I wygrywamy w tym wyścigu. Co jest nieprawdopodobne, pierwsze podium i to na Włoszech. We Włoszech, cudownie. Chyba mocno trzymaliście kciuki. Cieszy się nasz zgredzik. But there's no question that they came out of that situation in a good position. And now it's time to wind down and celebrate after that fantastic Grand Prix. Here they come, your top three, out onto the podium. Jest i puchar, pierwszy puchar, jest i szampan, pierwsza pozycja we Włoszech. No powiem szczerze, że ta taktyka, potem dużo szybsze opony, no to się sprawdziło. Świetnie, zużyte opony u konkurencji. No i jest, moi drodzy, upragnione zwycięstwo. No tego się nie spodziewałem. Wiem, że w kolejnym wyścigu nie ma na to szans. Nie wiem, czy też nie warto włączyć poziomu wyżej, ponieważ no idzie nam chyba zbyt dobrze. Dziewiąta pozycja. No i moi drodzy, zobaczmy wszystko tutaj, jak to wygląda. Mamy czyste okrążenia, pozycje końcowe, mamy dużo, dużo punktów, które będziemy mogli wykorzystać. W zespole Haas ukończono oczywiście wyścig, pozycja końcowa, miejsce na podium bez kar, najszybszy sektor pierwszy, drugi, trzeci, najszybsze okrążenie, wygrywamy, póki co prowadzimy. No to wszystko jest na plus jak najbardziej. Oczywiście włączam naszego laptopa, moi drodzy. Kolejny wyścig to jest chyba Singapur, a ja zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!